Tutaj chciałem pokazać winko bardzo ciemne. To jest wino Czeremcha i Alonia w mniejszej ilości oraz mała ilość wina z róży dodałem. Zaraz pokażę. Kolor jest bardzo intensywny, nawet nie prześwituje przy oknie, ale może naleję do kieliszka. Mimo że jest klarowne, to jest bardzo, bardzo, bardzo ciemne. Może naleję na talerz. O, tak dla próby. Się od razu smugi robią. Smugi się na kieliszku też robią. Jest bardzo esencjonalne. Bardzo esencjonalne. Tak, piękne smugi się robią. Chciałem powiedzieć o tym winie, bo to jest bardzo ciekawe winko. W zasadzie kupaż trzech win, trzech owoców, które razem fermentowały. Zrobiłem to wino, ponieważ przeczytałem kiedyś w jednym z takich opracowań, że wino Czeremchy jest winem technicznym. I tam nadmieniono, że ze względu na kolor, na garbniki i tak dalej, tam jest tak, że ono nadaje się do dodania 10% do różnych takich win o takim neutralnym smaku i tak dalej, zmienia kolor. Ja to wypróbowałem, to faktycznie jest prawdą. Poza tym można go dodać do miodów pitnych, jasnych, mało wyrazistych. Szybko klaruje taki miód, te garbniki i polifenole, ale coś ciekawe, ja używam, robię co roku to wino, ja używam to wino do sosów. Coś pięknego, sosy, wołowina, czy też jasne mięso, takie jak z kurczaka, to jeżeli się namoczy na 24 godzin, tam się smaceruje z czosnkiem i tam ziołami, no to wychodzi po prostu dzikie mięso, tak jak dzikie mięso, tak, nabiera pięknej barwy, smaku, te garniki, one pięknie tam z tymi białkami funkcjonują. W każdym bądź razie warto robić takie winko. Ono ma smak, jak teraz wącham, to on ma zapach suszonej śliwki, przydymionej śliwki, połączonej tak z zapachem pestkowym wiśni. Przy czym chcę powiedzieć, że tam fermentacja w miazdze przebiegała tak około 5 dni, także nie wyługowały się tam zbytnio ta pestkowość. No, jest wszechstronnym winem. Winem należącym do takich ciężkich, południowych win portugalskich, czy po prostu gdzieś tam węgierskie wina. Ciężkie wina. Jest esencjonalne, jest garbnikowe, ale nie takie garbniki pochodzące z beczki albo z takich przesadnych garbników, tych win bordowskich, gdzie po prostu suszy śluzówkę, że po prostu trzeba potem litrami wody pić, żeby zneutralizować te taniny. Ono jest lekko taniczne, ze względu może na to, że dość długo była fermentowana aronia. Aronia powinna być fermentowana tak 2 dni. To jest maks, żeby nie wyługować tych garbników z pestek aronii, tak? No ale była 5, no i jest cierpkość słychać w ustach, tak, jak najbardziej, ale to nie przeszkadza. Po dojrzewaniu te wino ma już prawie 10 miesięcy, 9. Smak się stabilizuje. Poza tym nastąpiło tutaj lekkie utlenienie, bo kolor czerwony wchodzi w kolor lekkiego brązu, taki łamany. Bardzo
smaczne i wartościowe i użyteczne przede wszystkim winka. Pozdrawiam.